Państwa, proszę Państwa, siedzę w naszym rolsiku. Kto nie widział odcinka pierwszego, jak to kupowaliśmy i ogólnie nawet jeździliśmy, to zachęcam serdecznie, tutaj na górze macie odnośnik. No i cóż, i rozpoczynamy piękną przygodę, która się wiąże z dużymi kosztami. Jeżeli chcecie dołożyć się w pewnym sensie taką cegiełkę do tego projektu, pomóc nam, to możecie to zrobić najłatwiej, korzystając z usług naszych partnerów. Na przykład dzisiaj właśnie Mówi, które ubezpieczyć lubi, a każdy z Was pewnie ma furę, którą musi ubezpieczyć. No i właśnie, wbijajcie w ten pierwszy link w opisie, proszę Państwa, bo z nim macie chociażby cashback od ubezpieczenia, który i tak jest tanie. I dodatkowo za każdą polecajkę swoim ziomkom macie po stówce i tak do 2000 zł. Nam pomagacie, sobie pomagacie, ziomkom pomagacie i my zrobimy sobie rolsa przy okazji. A czeka nas dużo kosztów. Zaczęliśmy zbierać już trochę wcześniej, ale po dzisiejszym wyjeździe już wszystko. Na przykład w dzisiejszym odcinku pójdzie kilkanaście koła. No, a to zaraz. Proszę Państwa, długo wyczekiwany odcinek, bo w końcu mamy silnik. I to nie byle jaki silnik, bardzo wyjątkowy egzemplarz. Siema, srałeś? Piękny wóz, był kiedyś. Lekko zastany. Po pierwsze, stał tyle miesięcy, dlatego właśnie, że kminiliśmy długo, jak to zrobić, jak się zabrać, czy robić tak, czy siak. Czy wybrać taki, czy inny silnik, ogólnie czy robić, nie? I w końcu się przekonaliśmy, w końcu znaleźliśmy odpowiednich ludzi, odpowiedni silnik, egzemplarz i mam nadzieję, że teraz pójdzie z górki. Mamy przed sobą kupę drogi, więc 3, 2, 1, trasa! A jedziemy po niego 550 km w jedną stronę, na Śląsk. A dlaczego jest tak wyjątkowy? Bo to jeden z tych starych silników Mercedesa, który przekraczał na spokojnie barierę miliona kilometrów. Mowa tu o OM606, czyli 3-litrowy silnik diesla z turbo, generujący 177 koni, ale co najciekawsze, ba, co wybitne, bez otwierania wytrzymuje moce rzędu 500 koni mechanicznych. A dlaczego nasz egzemplarz jest tak wyjątkowy? Bo ma potwierdzony przebieg 93 tysięcy kilometrów, co jak się domyślacie jest absolutnie niebywałe. To jest ten najbielszy ze śnieżno-białych kruków. I tylko na potwierdzenie zobaczcie sobie perfekcyjne pomiary tego silnika. Plus ciśnienie oleju na ciepłym. A taką wisienką na torcie jest właśnie ta pompa, oryginalna pompa diesel Mecken 8 mm. I co to znaczy? No znaczy tyle, że to jest w tym momencie najmocniejsza i najlepsza pompa do OM606 na świecie. Tylko dzięki tej pompie tak naprawdę, jakiś tam osprzętowi, turbo i tak dalej, możemy zrobić ponad 700 koni, tak Wojtek powiedział. I w ogóle co ciekawe, górna granica jeszcze nie jest znana, bo jeszcze nie było śmiałka, który by spróbował przenieść większą moc na asfalt. To brzmi, jakbyśmy mieli taki plan. No możemy sprawdzić. I właśnie między innymi dzięki temu wybraliśmy ten genialny, prosty silnik, bo całe strojenie odbywa się za pomocą klucza dziesiątki i kręcimy tymi dwoma śrubkami i plus śrubka trzecia od boostu. I kolejna ciekawostka to jest oryginalna wiązka z tego silnika, a dla porównania to jest wiązka z BMW. I co najlepsze, jak się później okaże, oglądać do końca, ten silnik może pracować praktycznie bez tej wiązki, bo potrzebuje tylko prądu do rozruchu. No, także biorąc to wszystko pod uwagę, bez wahania wyciągnąłem ze swojej skarbonki 13 500 zł i mamy deala. Panie silniku Mercedesa, witamy w zwariowanej rodzince. Musimy do ciebie dokupić jeszcze trochę ważnego sprzętu, typu fajne turbo, mocna skrzynia, kolektory i tak dalej, ale gwarantuję, że będziesz miał fajne towarzystwo i świetną zabawę. XD. Gadać można dużo na temat tego motoru, ale pojedźmy do speca, który zna się na tych OM-ach jak nikt w naszym kraju i przy okazji zobaczmy, jak to faktycznie wygląda i przede wszystkim jak upala. Kurna, ty. A to kurna nitrat, nie ma takiego ten w ogóle? Co? A i tak, Adrianek słusznie zauważył, że to baza nitrajdów, ale niestety chłopaków nie było na miejscu. Może kiedyś Rollsa będą chcieli przetestować i będzie okazja się poznać. Wiem, gdzie jesteśmy czy nie? No właśnie. Co ty gadasz? Ale jaja. Siemano. Siemano. Jak ten Wojtek się masz? Co? No dobrze jest, nie? Widzisz, gruza właśnie tu se opłukałem. I co? Poupalamy coś? No co nie? I to jest ten spec, Wojtek, który na co dzień zajmuje się krzesaniem z tych silników dużych mocy, a to właśnie jego taki tam gruz.
mydło na zlotach. Fani marki Mercedesa, możesz sobie zobaczyć drążek. Zajebisty. Jak widzą, to się za głowę chwytają. Ja nie chciałem zostawać przy mercedesowskim, ten z BMW mi się tak podoba, jest niski, fajny, leży w dłoni, zajebiście. Ale jest możliwość do tej skrzyni lewarek ten mercedesowski? Oczywiście, ten 726 oryginalnie jest możliwość zamontowania. Ale ja chciałem tego, tą BMW, nie? Dobra, tak to wygląda, turbo jest duże, aczkolwiek i tak jest niepozornie jak na takiej mocy. 3 bary do ładowania, pompa 7,5, już całkowicie odkręcona, już w ogóle śruby od dawki maksymalnej już nie ma, więc teraz jedynie ograniczenie jakie mam to już jest na pompie, ale to w zimę dopiero zakuty motor chcemy zrobić. W ogóle w tym silniku o moc, którą się otrzymuje, a wydane pieniądze, no to jeden z tańszych. Kiedyś te silniki nawet po 1000 zł się kupowało, ale zrobił się na to taki szał po prostu, że już teraz czwórkę, piątkę, nie? No ale dalej okularnika gdzieś tam da się kupić za 3000, żeby silnik sobie wyciągnąć i... No, jak my szukaliśmy, to w sumie bardziej 5-6 minimum za jakieś w budzie, nie? No ludzie silnik kupują tak teraz tak. Nawet na siłę, nie? Nawet jak nie chcą jeszcze wymontowywać, czy nie chcą z tym nic zrobić, to i tak kupują, żeby na placu stał okularnik. Ja też mam tam dwa, mi stoją w zapasie, jak to się mówi. Z dwojga złego, dobrze, że tak trafiliśmy, bo ten silnik, który właśnie kupiliśmy, no to rzekomo ma te 90 parę tysięcy przebiegu, nie? Więc... No mój też ma... 600 jak go brałem, a teraz będzie miał około 750. Jedyne co zrobiłem, jak ten silnik kupiłem, no to stan był mi taki trochę nieznany. Ściągnąłem głowicę, zobaczyłem do cylindrów, a dobra, było ok. To dałem tylko nową uszczelkę, zamknąłem go i tak to nic nie robiłem generalnie. Mogłem go wtedy już coś zakuć, mogłem coś tam porobić. Nie, założyłem tylko uszczelkę, zamknąłem, już tak nim zrobiłem 150 tysięcy. I... To na większych mocach zrobiłeś 150 tysięcy? Tak. Ale nie mówimy o takich 150 tysiącach, jak inni ludzie jadą, czekają aż się rozgrzeją czy coś. W zimę k***a trzeba wydalać bokiem do roboty, żeby się szybciej zagrzał, w p***o od razu. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak studzenie turbiny tutaj. Takie rzeczy nie dotyczą tego silnika w ogóle. Słuchaj, czuję, że jesteś rodziną. Cały rok tym autem jeżdżę, gdzieś tam Salmopol w górach czy coś, ślizgamy się, wiesz, no po zimie porysowane, bo ja go miotłą odśnieżam, wiesz, gdzieś tam poskaczę po tym aucie. No właśnie ale... chciałem zapytać, to bo lakier wygląda super świeżo, no ale to... Super świeżo, bo mam takiego kolegę, co tam się zajmuje detailingiem i 5 razy do roku do niego przyjeżdżam, aha, nie? I tam ściąga ogumienie ze zderzaka, poleruje mi go, nie? Ale ja jestem takiego zdania, że auto jest dla mnie, nie ja dla auta. Jak ma się coś stać, no to się naprawi, jak pierdolone to się zrobi, jak zardzewieje, no to zrobimy blacharkę, ale trzeba jeździć, kurczę, katować furę cały czas. Jestem zdania zawsze jak na przykład klientowi auto buduje i ktoś przyjeżdżał ten po mnie ten po auto i mówi, no to do garażu tylko i zamykamy. No i chyba jutro cię na pasach auto pierdolnie się nie zdążysz nacieszyć. No. Wsiadasz, upalasz, no się zepsuje, to się zrobi, przecież po to to jest, nie? No i tyle, nie? Projekt poskładany, no 50 tysięcy złotych kosztów wszystkich. W częściach gdzieś tam mówimy złącznie z zabitymi skrzyniami biegów i tak dalej. Jest aktywny wydech, aktywna szpera na przycisk i aktywne zawieszenie. Idzie się tym autem dużo pobawić. Szpera na przycisk jest 100% szpery i to bardzo tanim kosztem, bo jest to oryginalny dyfer z ASD. Jest założona pompa wspomagania z Opla. Tu jest akurat z Astry, ale z Zafiry jest to samo. Mam to samo w 3.6. Całe 30 zł na Allegro, no. I przewód zakucie z manometrem 150. No i ASD miał taki układ hydrauliczny, że jak zerwało auto przyczepność, ale tylko do 40 km na godzinę, to płyn hydrauliczny tarczki rozszerzał w dyferencjale, no i było 100% szpery. Wypierdolić to wszystko, założyć przewód, tę pompę, przycisk do kabiny, załączasz, pompa startuje 100% szpery, nie? Latasz, wiesz, jak driftową, no wyjeżdżając z ronda, wyłączasz sobie i mamy dalej daily books, nie? Kurde, stos. No co, dość niepozornie, co? Tylko te turbo trochę zjada, już takie wielkie. To ile koni ma w końcu teraz? Było 455 na mniejszej turbinie i było wtedy 820 momentu. No. A... 820? Tak. A teraz są większe łopaty w turbo, doładowanie dźwignięte z 2.7 na 2.9, ale finalnie będę jeździł na 3.0, bo ja niedawno prowadzę zyskałem. Doładowanie było trochę zbite, bo tam mnie musieli wozić, wiesz. Także zobaczymy, ile wypluje na turbinie teraz. Liczę na 500. Powinno być, ale zobaczymy. Hamownia zweryfikuje. Dobrze idzie generalnie. Przyspiesza, jakbym miał te 200 przynajmniej. Tira z rozpędu leci, że chcesz. Z górki trochę. No nie, nie, fajny motor. Nie wymieniłbym na nic innego generalnie. Jakbym miał od początku auto budować i byś mi dał 100 tysięcy złotych, to i tak bym wsadził EMA. Powiedz jeszcze o spalaniu właśnie tutaj, Jonas nie słyszała, a to by ciekawostka, nie? W trasie, jak lecieliśmy z Sopotu do Rybnika, 42 litry wyszło dokładnie 7,7 spalania przy 160 cały czas, w 4 osoby. Cześć, miasto. Jak wyjeżdżamy z ziomeczkami gdzieś tu się pobujać, coś tam jakiegoś boka zjebać, coś tam się pogonić, coś tam normalnie pojeździć, no to wiem, że będzie między 12 a 14. Bardzo mi się podoba. Mi się też podoba. No tak się zaczęło od tego, że gdzieś tam normalnie pracowałem, cały hajs szedł 606, żeby to uruchomić. No ale zrobiłem, zaczęło jechać, ludzie zaczęli do mnie dzwonić, czy im nie zbuduję i co? Wylądowałem na garażu i buduję teraz fury. 606, 605, nie robię nic innego. Ty, ale jaki dźwięk. To w serii ile on się kręci, ten silnik? Kurczę, nie wiem, czy on 5 w ogóle łapie. Chyba nie. A, no. Taryfa.
No mala jak? No właśnie. Z poddworca. Tak, nabija się. Ty, a to w serii jest, no. Jak ten sterownik od Lemika kupujesz, to też jest ten wyświetlacz, czy nie? Tak, tak. Są różne, nie? Mhm. Jeszcze tam wyświetlacze do biegów malami i tak dalej, ale generalnie no, mhm. Ja to wiesz, zrobiłem jak na tym. Jak na ty. No, no. Żeby ale jak najmniej tego wygląda było. Wygląda jak oryginał normalnie, jak to siedzi. No, kurde, to się teleportuje normalnie. Mocny szajs, kurde, no. Ale tu 8 HP pewnie dużo będzie zmieniać. No na pewno, no. Jak miałem 5 G-tronika, no to też zajebiście jechało, tylko te 5 biegów troszkę było mało, nie? To co, mało ci mocy już, czy nie jeszcze? Zakułbym już silnik, ale nie chcę, w ciągu sezonu, wiesz, człowiek ma parcie, żeby pojeździć, poupalać. Bo tutaj się kuje tylko krubami? Dobrze pamiętam, czy nie? Tak, tak, tak. O, kurwa, wow, nic nie ruszasz. Boję się. Ja nie. Uczucie jakbyś kurde litrem zapierdalał normalnie. Weź, człowieku. Niepoważne. Co gorące się zrobiło? No ja jedyne co ja mogę... Nie miałem takich odczuć z jazdy po prostu. Ostatnie no. Dole! Bo tu pan policjant może stać. Adrianko, no spokojnie. Ty, jednak kurde wiem, z to się ludzie nie potrafią bawić. Adrianek, zostajemy do środy. Szybko robi się siwo. Chyba olej pali, ty. Ale zobacz jaki drugi perfum Laguma. Ardianku jak? Ja nie wierzę po prostu. Wierzysz? Nie wierzę. Chłopie, to jest niepoważne po prostu, nie? Bardzo się dla mnie podoba. Człowiek, pis po prostu. Dlaczego? Wy to ładujecie do Rolsa? No. Tak. Będzie podawał. Tak? Będzie rwał napędy. Będą wam się ośki śniły po nocach. Ja no już teraz o moc się nie obawiam, aż tak. No ja też. Nie spodziewałem się, że to tak. No ja też nie. No ja myślałem, i że to miałem wszystko kulturalnie, nie? Tak, no. Tak, ja to cały czas myślałem, że ten diesel to będzie tak, że on będzie klekotać, tak. Kiedy ty mu gazu dasz, tak. Jedziesz, to klepie, wszystko to no. Się napędza, napędza. Taki zero-jedynkowy taki w ogóle. Nic się nie dzieje i wiesz, trochę podjedzie i górę już słabnie. No nie obrażaj mnie, klepie przecież ostro. A tu człowieku nic się nie dzieje, no kurde, chodzi idealnie i zapieprza cały, non stop. No, miałem nadzieję, że tak będzie, że właśnie uświadomimy się w tym wyborze, że dobrze wybraliśmy. Ale mówiłem wam, pytaliście się mnie, jakie M57 czy 606? No, mówiłeś tylko ty. 606. Tylko 606, ja? No obsługa generalnie, tu będziesz miał zawsze kluczyk, dyskę w kieszeni, jeszcze no, coś no, będzie no, naprawić, no. A tutaj szarą taśmę i trytytkę. Będzie jeździć. No. Ja zawsze jak lubiłem BM-ki, to powiem ci teraz, no... Mesio. Chyba Mesio, kurde, ten silnik to wiesz, jednak to jest coś. Odejdę na boczek, powiem wam, że nigdy w życiu nie widziałem tak zaintrygowanego Adrianka. W ogóle jakiś kurna hit. I to co innego niż BM-ka, bo zawsze jeszcze BM-ka to była spoko, nie? A tutaj Mercek mówi, że takie zawaliste i w ogóle. Jak to w kurde godzinę czy tam półtorej można zmienić myślenie człowieka, który był zawsze uparty na te BM-ki w ogóle, nie? I nic więcej. No i Polonezę, ale to z tym to pierdzieli. Głupoty. No dobrze. Piękna sprawa. Dziękujemy bardzo za pokazanie. Nie no, nie ma sprawy panowie. Tego sztosa. Naprawdę, nie ma sprawy. Powiedziałem, jak będziecie składali, zróbcie mi 2-3 zdjęcia silnika dookoła, co macie na silniku. Ja wam wszystko powiem, a jak nie powiem, no to wam wyślę do silnika, co tam potrzeba i odpalicie go. Słuchaj, to dawaj po prostu do nas gdzieś tam na tydzień, dwa. Będziemy kręcić i pić. Ta, kręcić, pić chyba tylko. Się okaże, że pojadę na tydzień, tam nic nie zrobione. Nawet się chłopaki cofnęli. Powiem wam coś, po żadnych nagrywkach, po żadnej przejażdżce, czymkolwiek, nie mieliśmy tak wiele wzdychań, jarania się, wspominania, jaki to był zajebisty wóz i jak bardzo chcielibyśmy więcej. Niesamowite to jest, a w głowie od razu pełno pomysłów, gdzie wsadzić ten dokładnie motor. W końcu to takie 2JZ, tylko że na ropę. Chociaż patrząc na 150 koła przebiegu nieotwieranego OM606 u Wojtka z taką jazdą, to chyba każdy się ze mną zgodzi, że jest po prostu lepszy od JZ-a.
Ale wiadomo, co komu. Nam zmienił ten silnik kompletnie światopogląd. Mówię wam serio i poważnie. A jeśli ktoś z was chciałby takiego super turbo diesla, to wbijajcie tutaj na socjale do Wojtka. No to co, to w ogóle zobaczmy po takim czasie stania, czy jeszcze bardziej chrupek zgnił. Aczkolwiek w sumie jak pokazywałem foty dla gościa, który zajmuje się restaurowaniem takich rolsów, to powiedział, że naprawdę jest zdrowy jak na ten model. A czy dalej jest, to zobaczymy zaraz. Ej kurna, nawet będzie to co podnosić. Nie, jest spoko, serio. Patrzyłem, ja. On chyba nie, 2200 chyba waży, coś takiego? Nie, 2400 coś. Aż tak? No. On właśnie, to jest kolejna ciekawostka, on waży z silnikiem ponad 2400, to bez silnika no można obstawić, że 2 tony chyba waży, tak, co? Tak, tak, bo tam wiesz, pewnie jakaś V8 duża była, nie? No ale z automatem, no to kurna, ja myślę, że może jeszcze lepiej, co? Więc no to czterobiegowy automat był, chłopie. Ty, no to możemy ewentualnie pojechać go zważyć, no. No ale nawet same drzwi, ludziska, jak to no. Kurna, jak to jest masa, jakie to jest wykonanie, drewno, te skóry. Z tej strony pokaż, jakie one w ogóle są grube, nie? No chłopie, kurde, ten próg zobacz jaki jest, nie? No, kurde, te klikanie pan. Właśnie, ta jakość, jakość. Dobra, ale patrzcie nawet tutaj na dach, jak ten pięknie wygląda, na daszek taki chrupnięty słońcem. Ale co, zostajemy przy wersji, że go takiego zostawiamy właśnie? Nie, ja bym się jeszcze przy tym nie upierał. I nie wiem, czy mi tego nie prysnął, jak mamy robić taki fajny projekt. No to nie wiem, no to ewentualnie niech widzę napiszą po raz drugi. Czy robimy go w takim stylu właśnie, że zostawiamy budę taką, jaką jest, taka brzydka, taka niedoskonała bardzo. I wsadzamy ładne fele i kładziemy na glebę, czy jednak malujemy go, trochę robimy z blacharki? Ja ci mówię, ja tu widzę samolot z drugiej wojny. Nie, ja jakbym malował... Zielony kurna człowieku. Osobiście uważam, że jak malować to tylko na co, ten kolor. Co, może czarny mat jeszcze nie, powiesz? Nie, na oryginał. Na oryginał. Co oryginał? Ten kolor jest zawalisty. Wiesz, ile by lakieru poszło na oryginał to pomalować? Trzeba ankietę zrobić po prostu. No, ale wiele jest takich kwestii, czy wsadzamy kubły, czy ogólnie go odchudzamy. Jak z zawiasem robimy, bo to też jest zagadka... Bardzo dobre, no bo... Nie, no ja widzę, że z tym to jest problem ogromny. A czemu? No właśnie. Czemu? W sensie, że seryjny zawias to jest problem, a założyć jakiś inny to też będzie problem. Czyli tak i tak jesteśmy głęboko w dupie. Idealnie by było przeszczepić jakąś belkę tą przednią i zawias z BMW, żebyśmy mieli wahacze, magiel i tak dalej. I kolejna sprawa, tak samo dyferencjał, półosie, nie wiadomo jak to jest bardzo wytrzymałe, a podejrzewam, że jest coś warte, więc kwestia, czy sprzedajemy to i wsadzamy coś innego, czy jednak kminimy nad tym. Patrz, nawet jest chłodnica, ale jak mała ty. No. Jeszcze kolejna ciekawostka, ta komora silnika wygląda na ogromną i zmierzyliśmy właśnie rozstaw podłużnic. Dla porównania w BMW E36, E46 mamy 71 cm, a tutaj ile może być? 80? 90? Nie kurwa, 73. Także wcale nie jest tak dużo miejsca, jak mogłoby się zdawać. Wiesz, na szerokość. Wiesz, czego ja bym tu z przodu stanki widział? No. E90. Nie ma co tu pierdzielić, co robić. Zacznijmy od tego, żebyśmy odpojęli silnik, bo miało to się wydarzyć w tym odcinku jeszcze. Więc żeby to się właśnie dokonało, to idźmy. A później jeszcze bym tutaj przymierzył ten motor, mimo wszystko. Tak po prostu wsadził, tak bez samego faktu, żeby zobaczyć, czy 60, żeby się spieprzył i rozwalił, tak? Tak jest. To może mamy jakiegoś speca wśród widzów, który chciałby się podjąć przerobienia zawiasu Rolls Royce'a Silver Shadow... Silver Spirit chyba. Silver Spirit. I kurna, normalnie, elegancko, legalnie zrobić tak, żeby był tam BMW. Dobra, walić to. Odpalamy. Adrianek, hop. 12 seconds later. Skurczy byk. Dobrze. Ale się wyrywa się. Ej, ale chodzi fajnie, co? Jak porządny klekot. Ty czuć tą moc, nie? No. Słychać od razu, nie? Co jeszcze mieliśmy zrobić z nim? A, no tak, wsadzić do budy. Panowie, silnik siedzi. Odpalamy. I co, wysoko jest skurczybyk. No źle jest, no. Tu nie ma opcji. Czyli to jest kolejny argument za tym, żeby jednak ten przedni zawias wypierdzielić stąd i wstawić coś innego. Ale pasuje czy nie? Ja myślę, że jak stąd.
No, pewnie nikt by się nie poznał, gdyby nie wiedział, że to V8 miałoby być, nie? Nie, tak, no, i tam diesel. Nie wygląda jak nie stąd. No, wygląda dobrze. Będzie tylko słychać i trochę widać z tyłu. Taki paczek ładnie, turbinka się zmieści. Na kolektor też w sumie jest trochę miejsca, co? Dobra, to co? Gówno. Mechanika jest już prawie skończona. Jest wszystko zrobione. Odpalamy. Odpala ci Jezus. W kolejnym odcinku... Chuj, to będzie. No, nie wiadomo za co się zapnąć, co kurde. Miejmy nadzieję, że kolejny odcinek będzie niedługo i będzie znaczący postęp prac i znajdziemy nowych takich tam ludzi do właśnie współpracy przy tym projekcie. Ogólnie będzie zawaliście i przyjemnie i będzie mocno grubo i... Bagno! Generalnie, proszę Państwa, potrzebujemy dużo wsparcia technicznego, więc poszukujemy, ogłaszamy, że poszukujemy właśnie ludzi, którzy może się podejmą przeróbki tego zawiasu, na przykład adaptacji tutaj zawiasu z E90, może z tyłu też, kto wie. Generalnie, żeby to było dobrze, równo i... I dobrze. Tanio i szybko. No. A poza tym to też w ogóle jeszcze potrzebujemy, przecież nie wiem, ewentualnie kubów, jakiś tam układu kierowniczego, zawiasu i tak dalej, więc też jakieś firmy jakby chciały nam pomóc w tym projekcie, dołożyć cegiełkę, to również zapraszamy na maila, a tutaj. Myślę, że to dobry temat, bo niebywały i jednak taki nieoczywisty i... Zajebisty. Nie, no dobra, chciałem powiedzieć, że jedyny tak na świecie. Ale był jeden, tak? Nie, nie było jednego, kurde. Nie, czy był? Kończy. Nie, niby w Anglii jeździ. No, w Anglii niby coś jest z takim silnikiem, nie? Z takim silnikiem? Tak. Tak, ale to są, wiesz, pół prawda, pół nieprawda, a reszta gówno prawda. Czyli no, no. Nie, no, mam nadzieję, że będzie jakieś tam echo zostawi, nie, ten projekcik. Może odwiedziemy jakieś fajne imprezki, jak to już będzie śmigać. No, na ten, na Goodwood pojedziemy, o, słuchaj, w końcu może uda nam się zrobić w miarę stylowy samochód i puszczą nas na jakieś trochę ładniejsze imprezy driftowe. Mam na to ogromną nadzieję. No tak, ci powiem. Tak. Dobra, widzę, ja was widzę i wy nas też oglądajcie, kurna, i fajnie, że do końca oglądacie i ogólnie fajnie, jeżeli wpadniecie jeszcze za tydzień do nas i będzie fajnie. Także fajnie, jak jest fajnie. Patrz, Adrian, zdaję sobie sprawę, ile to roboty będzie. To jest w kiju roboty. Ale to myślę, że powinna być fajna robota. Słuchaj, przypomnij sobie tylko to, jak się jeździ Mercedesem tamtym, którym jeździ 8 HP. Chłopie, kurna. I dalej banie z górki. Warto żyć marzeniami, nie? No. Będzie co będzie. Nara. Na jednej nodze. Bez nóg, kurde. Bez nóg teraz. O, i siedzi. I znosi jajka. To jest silver kokoszka.